Od oficjalnego zakończenia uwłaszczania chłopów w Królestwie Anglii w 1707 roku chłopi oficjalnie stali się wolnymi ludźmi, co zbiegło się z powstaniem Królestwa Wielkiej Brytanii. Jednak okazało się, że wolność miała niedługo ukazać swą cenę. Dzięki rozwojowi rolnictwa trzymanie ogromnej ilości ludzi na wiejskim terenie przez pokolenia przestało być jakkolwiek opłacalne. Mówiąc inaczej, po czasie rozpoczęła się rewolucja agrarna, która utworzyła rolnictwo przemysłowe. W odróżnieniu od starych metod uprawy, rolnictwo przemysłowe było tańsze, funkcjonalniejsze oraz mniej wymagające od dotychczasowych metod w rolnictwie. Przez co większość byłych chłopów przestała być potrzebna na wsiach, przez przesyt pracowników rolnych na rynku. Jednak przedsiębiorcy dzięki zaoszczędzonej masie pieniędzy zaczęli masowo inwestować w takie rzeczy jak nowe wynalazki oraz rozwój przemysłu. W taki oto sposób po połowie wieku od nadania chłopom ziemi w 1760 roku zaczęła się rewolucja przemysłowa, tworząca DLA byłych chłopów nowe miejsca pracy w zupełnie innym sektorze rynku, konkretniej w przemyśle. Przez co niepotrzebni mieszkańcy wsi, którzy stracili pracę, musieli zacząć migrację z wsi do miast, aby stać się robotnikami pracującymi w zakładach przemysłowych. Tworząc przy tym pierwsze masowe przerzucenie ludzi na inny sektor gospodarki, będący oznaką rozpoczęcia się kapitalizmu. Jednak ruszając do miast, nie spodziewali się tego, co ich spotka. Według dzisiejszego popkulturowego obrazu historii tego okresu, robotników miały czekać coraz mniejsze płace, zatrute powietrze wykrócające życie, praca dzieci, wydłużające się godziny pracy, automatyzacja niszcząca miejsca pracy oraz pogłębiająca się bieda. Jednak czy taka wizja rewolucji przemysłowej jest prawdziwa? Otóż w stanowczej większości absolutnie nie. Właściwie to w historii okresów pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej zaszło wiele mitów oraz nieporozumień. Jeśli chcecie poznać jej prawdziwy obraz, to zapraszam Was do oglądania. Przed rozpoczęciem tematu warto opowiedzieć, jak było przed rewolucją przemysłową, aby nakreślić, jakie zaszły zmiany w ówczesnym społeczeństwie. A jak było przed nią, biorąc pod uwagę Królestwo Wielkiej Brytanii? Przed rewolucją przemysłową większość dzieci nie dożywała 5. roku życia. Z kolei dzień pracy mógł trwać nawet 16 godzin dziennie. Płace były niskie, tak samo jak standard życia. Większość społeczeństwa poświęcała prawie wszystkie dni w roku na pracy, aby utrzymać nieuprzemysłowione gospodarstwo rolne i nie umrzeć z braku zapasów, z przerwami dotyczącymi wyznawanej religii, pokroju niedziel bez pracy, świąt bądź mszy. Ten ubogi gospodarczo stan rzeczy trwający przez setki lat zaczęła zmieniać dopiero rewolucja agrarna, a zaraz po niej przemysłowa. Zmiany jednak nie ominęły jedynie gospodarki, ale dzięki rozwojowi komunikacji zmieniło się podejście społeczeństwa do światopoglądu na systemy polityczne, w których przyszło im żyć. Od rozpoczęcia się rewolucji przemysłowej zaczęły się tworzyć coraz większe społeczności w miastach, nieuchronnie niosąc ze sobą szereg skutków. Mowa tu o tworzeniu się nowych idei oraz grupowych konceptów. Rosły w siłę ruchy liberalne, które dążyły do zmian oraz podstawowych wolności na tle ekonomicznym oraz społecznym. W mniejszym stopniu rosły również idee anarchistyczne oraz inne dziś mniej znane ideologie. Trzeba również wspomnieć o socjalizmie i konserwatyzmie. Konserwatyzm zakładał spowolnienie postępu oraz wolniejsze tempo zmian w społeczeństwie, przez co nakładał na nie silne regulacje. Z kolei socjalizm w skrócie zakładał równość, redystrybucję dóbr oraz walkę z własnością prywatną. Mówiąc o socjalizmie, warto wspomnieć o ważniejszym DLA dzisiejszego materiału ruchu robotniczym, który pierwotnie skupiał się nie na pełnej równości, ale na godnych warunkach życia robotników. Ruch robotniczy walczył o takie rzeczy jak większe płace, krótsze godziny pracy oraz lepsze warunki miejsca pracy.
Może się wydawać, że walczyli o coś słusznego w tamtych czasach oraz ich walka pomogła robotnikom polepszyć swój los. Ponieważ w powszechnym przekonaniu sam bez działań politycznej robotników by się nie zmienił. Jednak nie jest to do końca prawda. Istnieje wiele opowieści o trudach życia w tamtych czasach opartych o podstawową altruistyczną moralność, nie biorących pod uwagę procesów ekonomicznych, które nie posiadają moralności, ponieważ są naturalnymi procesami. Jednak w Wielkiej Brytanii oraz jej bliskich etnicznie koloniach z czasem zaczęły się pojawiać pozytywne ekonomicznie skutki pierwszej oraz drugiej rewolucji przemysłowej już w trakcie ich trwania. Mowa tu o gigantycznym wzroście wydajności pracy, które umożliwiły innowacje, które z kolei umożliwił kapitalizm oraz rewolucja przemysłowa. Jednakże, czym są dokładnie wzrosty wydajności? W skrócie, wyobraźmy sobie, że szyjesz ręcznie koszulki. Uszycie jednej koszulki zajmuje ci cały jeden dzień. Jednak na drugi dzień dostajesz krosno, dzięki któremu szyjesz dwie koszulki w pół dnia. Z kolei dnia trzeciego dostajesz krosno przemysłowe, dzięki któremu szyjesz cztery koszulki w jedno popołudnie. Dzięki czemu produktywność twojej pracy stale wzrasta. W teorii wzrosty te oznaczały DLA robotników w Wielkiej Brytanii coraz bardziej malejący czas pracy, większe wzrosty płac oraz więcej miejsc pracy. Praktyka natomiast to potwierdza. Czas pracy znacznie zmalał. Ilość miejsc pracy już w XVIII wieku kilkukrotnie wzrosła, na przykład w przemyśle tkackim pięciokrotnie w ciągu 25 lat, mimo błędnych założeń luddystów. Jednak o tym był już oddzielny film. A co najważniejsze, pierwszy raz w historii płace realne zaczęły niesamowicie szybko rosnąć jak nigdy przedtem w historii. Warto również wspomnieć o innych korzyściach DLA standardu życia przeciętnego Brytyjczyka płynących z industrializacji, takich jak niesamowicie malejąca umieralność wśród dzieci, która spadła kilkukrotnie po raz pierwszy na taką skalę w ludzkiej historii, oraz duży, jak na tamte czasy, wzrost średniej długości życia. Jednakże takie zmiany w poprawie warunków życia według niektórych specjalistów mogłyby nastąpić w tamtych czasach w jeszcze szybszym tempie. Mowa o szybszym wzroście płac oraz maleniu godzin pracy. Jednak problemem, który spowalniał i tak szybki wzrost standardu życia w tamtych czasach nie był obwiniany przez marksistów kapitalizm, a działania państwa w sumie to nawet kilku. Znaczącymi czynnikami, które mogły spowolnić na samym początku ten proces bogacenia się społeczeństwa, były po pierwsze toczone wyczerpujące wojny przeciwko napoleońskiej Francji oraz rewolucji amerykańskiej, przez które Wielka Brytania zadłużyła się na niebotyczne kwoty, co odbiło się na standardzie życia przeciętnego Brytyjczyka. A po drugie, tworzenie przez rząd Wielkiej Brytanii handlowych monopoli takich jak Cutler's Company i East India Company, które początkowo były skuteczne w prowadzeniu polityki kolonialnej, jednak na dłuższą metę zaczęły znacząco szkodzić rynkowi. Jednakże wciąż należy pamiętać, że standard życia mimo trudności od rozpoczęcia się rewolucji przemysłowej zaczął się poprawiać. Więc skąd w takim razie rosły w siłę ruchy robotnicze? Prawdopodobnie ruchy robotnicze zyskiwały popularność z dwóch powodów – akumulacji oraz komunikacji. Akumulacja oznacza wspomniane w rozdziale o ideach wielkie skupisko ludzi na małym terenie, w tym przypadku najniższych warstw społecznych w milionowych pod względem ludności miastach. Mowa tu o ciasnocie, w której przeciętny robotnik często budził się codziennie w wilgotnym pomieszczeniu, wypełnionym innymi śpiącymi ludźmi. Właśnie te ciasne skupienie spowodowało tworzenie się coraz większych wspólnych przynależności. W przypadku robotników jednak najczęściej dotyczyła ich przynależność klasowa, która stworzyła wśród proletariatu poczucie wspólnej siły i mocy do działania w celu obrony zarówno interesów własnych, jak i swojej grupy przed warstwami społecznymi o wyższym statusie materialnym. Drugą kwestią jest komunikacja, która z roku na rok rozwijała się coraz szybciej. Mowa tu o rozwoju prasy oraz usług pocztowych, nie mówiąc już o lokomotywach. Skutkami rozwoju komunikacji było efektywniejsze działanie ruchów robotniczych, a później socjalistycznych, które reprezentowały interesy większości społeczeństwa w tamtym okresie. Mowa tu o efektywności na podłożu, szybkości rozprzestrzeniania się informacji na większe odległości,
a co za tym idzie na większą liczbę ludzi, szczególnie w ciasnych i przepełnionych miastach. Przez te obydwa współgrające ze sobą czynniki, robotnicy mogli poczuć, że w końcu stanowią pewną siłę mogącą po prostu wymagać czegoś więcej od pracodawców niż samego zatrudnienia, stawiając im pewne wymagania, o które walczono. W przypadku niespełnienia ich mogło dochodzić do konfliktów, które podjudzała rozpoczęta kariera Karola Marksa i Friedricha Engelsa. Jednak czy po tych konfliktach robotnicy dokonali swego? W Wielkiej Brytanii tak, drogą polityki, jednak głównie tuż po drugiej rewolucji przemysłowej w realiach, w których warunki pracy pod kątem płac, godzin pracy oraz bezpieczeństwa wypadały znacznie lepiej niż na samym początku XIX wieku. Z kolei jeśli chodzi o cały XIX wiek, to ruch robotniczy w Wielkiej Brytanii bezpośrednio dla siebie tą drogą wywalczył prawie nic. Oprócz umożliwienia samego istnienia. Jednak czy robotnicy mogli wywalczyć coś inną drogą? Tak, oddolną u samych pracodawców. Czasami związki zawodowe wywalczały u pracodawców wyższe płace, lepsze warunki, czy mniejsze godziny pracy. Jednak zdarzało się to dość rzadko, a najczęściej tylko przez pewien czas określony w umowie. Jednakże istnieje pewna możliwość, że dzięki strajkom i postojom w produkcji pracodawcy mogli zechcieć zapewnić choć trochę lepsze warunki robotnikom na stałe, byle nie notować dalszych strat. Dzięki czemu związki zawodowe mogły dołożyć cegiełkę w poprawie warunków życia wraz z fundamentalnymi wzrostami wydajności pracy. Podsumowując, rewolucja przemysłowa była okresem z dzisiejszego punktu widzenia trudnym, jednak nie w sposób, w jaki wielu ludzi może to sobie wyobrazić. Standard życia rósł w szybkim tempie już w czasie rewolucji przemysłowej, a warunki, w jakich żyto z punktu widzenia stanu sprzed rewolucji przemysłowej, stały na znacznie wyższym poziomie niż w ubiegłych wiekach. Jednak były one obciążone polityką, która z kolei przeżywała rozkwit nowych idei dzięki akumulacji oraz komunikacji. Te obydwa czynniki z kolei doprowadziły do powstania pewnej solidarności wśród proletariatu w miastach oraz chęci walki o lepszy, i tak poprawiający się już, byt. Wychodzi na to, że to już wszystko na dziś. Jeśli chcielibyście wesprzeć moją pracę w dalszym tworzeniu filmów, to zapraszam Was do mojego sklepu na Vinted lub do donacji na Tipo Live, linki w opisie. Możecie również, jeśli chcecie, zostawić subskrypcję lub łapkę w górę pod filmem. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Do chwila, jednak zostaje jeszcze jedna kwestia. A co z dziećmi?